Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa i zapraszam na przegląd prasy, poniedziałek, 11 dzień lutego i tygodniki. Drodzy Państwo, od razu zapraszamy do przeczytania mocnego wywiadu w tygodniku sieci Cała Prawda o taśmach, którą ujawnia Jarosław Kaczyński w rozmowie z Jackiem Karnowskim, redaktorem naczelnym tygodnika sieci. Drodzy Państwo, ja już sobie założyłam, właśnie do tego służy zakładka, którą dołączyliśmy do tygodnika sieci. O właśnie, z tym kultowym już powiedzeniem ja cię nie mogę i z wizerunkiem kota, tak żeby się kojarzyło właśnie z Jarosławem Kaczyńskim i tym tak naprawdę ociepleniem wizerunku, jakie dokonało się właśnie przez to powiedzenie ja cię nie mogę, o którym zresztą mówi w tym wywiadzie też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wszystko zgodnie z prawem, zaznacza prezes Prawa i Sprawiedliwości. Czy poseł i szef partii ma prawo być szefem Rady Fundacji, czyli de facto Rady Nadzorczej? Otóż ma prawo, to nie jest złamanie żadnego przepisu. To wszystko w tygodniku sieci. Wszystko i więcej, za chwilę Państwu o tym opowiem, tylko zaznaczę na początek, że ta zakładka jest dołączona właśnie do tego wydania tygodnika sieci. I przechodzimy do meritum, do wywiadu, do rozmowy z Jacka Karnowskiego z prezesem Kaczyńskim. Jest o wyborach, jest o tym, co przynosi wiarygodność Prawu i Sprawiedliwości, jest o planie na nadchodzące wybory do Europarlamentu, jest też o szansach Roberta Biedronia. Wojciech Biedroń to nasz kolega redakcyjny, stąd ta pomyłka, ale też o szansie Kukiza i o tym, ile jeszcze ten ruch musi zrobić, aby w ogóle zaistnieć w tych nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Jest to o aferach, o tym, jak teraz media rozprawiają się, czy ze sprawą KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, czy z innymi sprawami. No i wreszcie kwestia taśm Kaczyńskiego, tak zwanych taśm Kaczyńskiego, które ujawniła Gazeta Wyborcza. Jak odnosi się do samych taśm? Prezes Kaczyński mówi, że tam nic nie ma, a jeżeli chodzi o te kwestie merytoryczne i takie, które mogłyby budzić wątpliwości, no to tutaj prezes Kaczyński wyjaśnia, że za bezczelną manipulację uznaje twierdzenie, że ta sprawa ma cokolwiek wspólnego z artykułem 24 ustawy o partiach politycznych, która zakazuje im działalności gospodarczej. Dlaczego to manipulacja? Bo nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią. Żadnych. To są dwie oddzielne instytucje, zapewnia prezes Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczy też, skąd pieniądze, które trafiły najpierw, pieniądze, za które Jarosław Kaczyński także kupił ekspres. No i tutaj wszystko jest wyjaśnione. Pieniądze pożyczyliśmy legalnie w polskim banku, podkreślam, ekspres kupiliśmy, a nie dostaliśmy, to po pierwsze, a po drugie był przetarg, wbrew temu, co również pisze Wyborcza, i to nie fikcyjne, bo startowały i Solidarność, i Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Wygraliśmy my i tyle. Tu nie było nic za darmo, zachowane zostały wszystkie obowiązujące wówczas procedury. Jeżeli była w tym polityka, to po drugiej stronie, po stronie Aleksandra Hala, a nie po naszej. Co ważne, kupiliśmy wówczas tylko ekspres i drukarnię, a cała reszta majątku była jedynie dzierżawiona. Tu pojawia się kolejna nieprawda, bo można przeczytać, że tę resztę dostaliśmy na podstawie jakiejś ustawy Glapińskiego, a my to także kupiliśmy w ramach normalnych procedur. Budynek, który jest dziś podstawą spółki Srebrna, kosztował nas 80 miliardów złotych i była to cena rynkowa. No i pada pytanie, skąd mieliście pieniądze? Ekspres wieczorny, wbrew temu, co twierdzono, przynosił przez dłuższy czas spore dochody, mimo oszustwa związanego z wyprowadzeniem z przedsiębiorstwa jeszcze przed sprzedażą i bez obniżania jego ceny Super Ekspresu. Ta ostatnia gazeta powstała przecież na bazie dużej części zespołu, liternictwa, rubryk i tak dalej. Do tego szybko przekształciła się w Gazetę Poranną i co i nas dotychczas popołudniówkę zmusiło do zmiany rytmu wydawniczego. Ostatecznie szala przechyliła się na rzecz Super Ekspresu.
Jestem głęboko przekonany, mówi prezes PiS, że na tych nagraniach, przynajmniej z moim udziałem, nie ma niczego zdrożnego, nie ma żadnych sensacji, co najwyżej mogłem sobie z kogoś zażartować. Pada w tym wywiadzie również pytanie o słynne sformułowanie, stwierdzenie Ewy Kopacz, była premier, o dinozaurach. Czy PiS to dinozaur z grubą skórą? PiS to prawdziwy pancernik, bo przecież są takie zwierzęta. Można powiedzieć, że mamu to pancernik. Śmieje się w wywiadzie Jarosław Kaczyński. Drodzy państwo, czasu niewiele mamy. Nad czym ubolewam. Newsweek, drodzy państwo, i wywiad z mężem Kory. Kamil Sipowicz opowiada o rzeczywistości, drodzy państwo, i zaglądamy dalej. Gazeta Wyborcza dzisiaj pod lupę bierze fałszystów, no właśnie, bo tutaj jest w ten sposób to napisane, pod lupą i opieką prokuratury. Śledczy z prokuratury okręgowej w Białymstoku chcieli postawić wiceministrowi cyfryzacji Adamowi Andruszkiewiczowi zarzut kierowania fałszowaniem podpisów na listach poparcia wyborców, ale przełożeni to blokowali. To miał pokazać reportaż TVN, jak pisze Gazeta Wyborcza. I prokuratura krajowa, Ewa Bialik, rzecznik, już zabrała głos w tej sprawie, dementując te informacje, mówiąc o tym, że prokuratura, jeżeli miałaby jakiekolwiek działania w tej sprawie podjąć konkretne, no to musiałaby najpierw wnioskować o uchylenie immunitetu Adamowi Andruszkiewiczowi. Druga kwestia jest taka, że sam Adam Andruszkiewicz wydał już oświadczenie, w którym stwierdza, iż nic takiego, o czym pisze dziś Gazeta Wyborcza, nie miało miejsca. My, drodzy państwo, jeszcze o to wszystko zapytamy szefa Adama Andruszkiewicza, czyli ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, dzisiaj o godzinie 9:20. Już teraz państwa zapraszam na tę rozmowę. No i co mamy jeszcze w prasie codziennej? 10 miliardów złotych od rządu dla podatników. W PiS panuje przekonanie, że socjalnych bonusów już wystarczy. Teraz trzeba wyciągnąć rękę do pracujących, a są ku temu dwa powody. Wybory i dobra sytuacja budżetu. To ten program dla klasy średniej, o którym mówiono już w trakcie konwencji partii rządzącej. 1-0 dla Nord Stream 2. Niemcy i Francja wyraźnie osłabiły unijną dyrektywę gazową. Zamiast zatrzymać inwestycje Gazpromu, przepisy w tej formie de facto ją legalizują, uważa Rzeczpospolita. Jedyna nadzieja w Jerzym Busku. O, to bardzo, bardzo takie, powiedziałabym, optymistyczne założenia, pokładać nadzieję w Jerzym Busku w tej sprawie, ale rzeczywiście walka o powstrzymanie rozbudowy gazociągu Nord Stream 2 jeszcze trwa, jest niezakończona. No miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli polskiego interesu i że to polski interes na tym wygra. No niestety te ostatnie informacje, no właśnie, z jednej strony to pozytywna informacja, że przyjęto unijne przepisy, że te unijne przepisy będą miały zastosowanie, jeżeli chodzi o Nord Stream 2 i rozbudowę gazociągu, ale z drugiej strony tam pojawiają się takie kruczki prawne, które z jednej strony są pozytywne, a z drugiej negatywne dla polskiej racji stanu. I o tym będziemy jeszcze mówić, pisać na pewno, drodzy państwo, więc proszę czekać na te informacje. No i tak to wygląda, drodzy państwo, jeżeli chodzi o prasę na dzisiaj. Tu nawet 100 milionów złotych na koniec w Pulsie Biznesu. Nawet na taką kwotę szacowana jest wartość zamówienia Instytutu PAN i 7 uczelni technicznych na klaster obliczeniowy. Największy przetarg na infrastrukturę od lat. Zainteresowani dostawcy alarmują, że jego warunki mogą faworyzować rozwiązania Huawei, tej chińskiej firmy, o której bardzo głośno ostatnimi czasy. Do tego też będziemy jeszcze wracali, drodzy państwo. A do państwa wrócimy jeszcze za chwilę po krótkiej przerwie. Proszę z nami zostać.